Masz szczęście i minutę na to, żeby uciec, inaczej zginiesz. Co? Ja... Co jest grane, co? Ej, dobra, mamy wyjście, mamy wyjście, mamy wyjście, mogę stąd uciec. Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy ponownie w więzieniu, w zamku Lucyfera. I nie wiem totalnie, co my tu robimy. Nie chcę tutaj być, ale mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj jakiś sposób na to, żeby ponownie uciec. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie, że ktoś mi jakoś da jakąkolwiek wskazówkę, że może ktoś mnie uratuje. Nie wiem, w każdym razie zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie tutaj na kanale, więc uważam, że warto. No a co, a ja jestem tutaj w tym i muszę znaleźć jakieś rozwiązanie na to, jak... O kurde, jest Lucyfer. Dlaczego mnie tu więzisz? Wypuść mnie, rozumiesz? Słyszysz? Czy ty mnie wypuszczasz w tym momencie? Mogę wyjść? Kiwnij głową jak tak. Mogę? Dlaczego to robisz? Co jest? Nie! Gdzie ja jestem, widzowie? Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Gdzie ja jestem? Co to ma być? Co jest grane? Co to jest za miejsce? Gdzie ja jestem w tym momencie? Co jest grane? Dobra, czekajcie, przechodzimy tu dalej. Co tu jest? Co to jest za miejsce? Czy to jest... Jak tu jest ciemno? Czy to jest... No to naprawdę jest kolejna cela, naprawdę? Dobra, tu mamy jakąś latarnię, ja ją biorę, bo chcę, żeby było jaśniej. Tam jest strasznie ciemno. Dobra, idziemy. Tu są jakieś... Tu ktoś odliczał dni, ewidentnie ile tu już spędził czasu, ale nie ma go tutaj, nie ma tu nikogo. Chyba jestem tutaj sam, to jest chyba, rozumiem, toaleta. Ja właśnie spadłem stąd, z tego prysznica, to są jakieś żarty. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, idziemy tędy, zobaczmy, co tutaj się kryje. Mamy jakieś tabliczki. Przyszła pora, by zagrać w grę, która ma tylko dwa zakończenia. Albo zginiesz, albo dam ci odejść. Nie, co to ma być? Wskazówka. Nie wybierz złej skrzynki, jedna dobra. O kurde, tu się otworzyło przejście. O kurde. Dobra. Zła, dobra. Okej. Nie, czekajcie, jeszcze raz wskazówka. Nie wybierz złej skrzynki, jedna dobra. Okej. O nie, dobra, mamy trzy skrzynki, musimy wybrać odpowiednią. Jeżeli wybierzemy złą, to nie wiem, to zginę od razu. Dobra, czyli tak, musimy to przeanalizować. Gdzie może być dobra, gdzie może być zła skrzynka? To jest tak naprawdę jeden wielki fart. To ja muszę strzelać. Ja nie jestem w stanie tego przewidzieć, gdzie to będzie. Dobra, widzowie, ja proponuję tak. Obierzmy jakąś taktykę. Po kolei to by nie miało sensu. W drugą stronę po kolei to by nie miało sensu. To będzie jakoś skakane. Nie wiem, to, czy nie, to, albo to, albo to, albo to. Są takie opcje tylko i teraz musimy wybrać jedną odpowiednią. Więc teraz tak. Ja zdecyduję się na starcie na tą środkową może. Nie wiem, tak najbardziej do mnie przybawia ta środkowa, ale ja totalnie nie mam pojęcia. Dobra, bierzemy środkową, uwaga. O kurczę, postawiłem sobie lampę. Nie, czy ja ją stracę? Czy ja ją mogę odzyskać tak ręką? Nie, błagam. Proszę, powiedzcie, że mogę ją odzyskać ręką, bo inaczej będę miał totalnie ciemno. Nie, ja nie odzyskam jej, na pewno jej nie odzyskam. Czy jestem w stanie dostać jakąś, kurczę, inną, bo nie mam innej. Nie, ja będę naprawdę po ciemku tam wszystko ogarniał. Nie, to, wiecie co? Mam plan, czy jak ja rozwalę ten, to się powinno... Nie, to chyba zostanie w powietrzu, tak mi się wydaje. Ale spróbujmy, może akurat tak się stanie, że ona zniszczy się. Proszę, niech się zniszczy. Tak, mamy ją, dobra. Muszę teraz uważać bardzo na to, co robię z tą. Dobra, i teraz tak, dobra, ta musi tu zostać, dobra, bierzemy środkową. To jest przeznaczenie, że mamy ją zabrać. Tak, ej, tu jest kolejna. Co jest? Co... Dobra, mamy kolejną lampę, okej, na całe szczęście. Otworzyło się dobre przejście. Dobra, bierzemy to i teraz tak. Bo ja mówiłem, że to będzie skakane. Czyli ta, albo ta. I teraz musimy się zdecydować. Mi się wydaje, że zróbmy wyliczankę, bo to na pewno nie środkowa, lewa albo prawa. Tak to będzie wyglądać. Tak mi się wydaje, więc lewa, prawa. Zróbmy tak. Zróbmy tak, że jakąś, nie wiem, jakieś odliczanie, nie wiem. Zróbmy jakąś liczbę, nie wiem, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz tą wybieramy, czy tą odrzucamy? Nie wiem, totalnie. Ej, dobra, inaczej, zróbmy tak. Wybieram jakąś liczbę i ta, na którą trafi, to muszę otworzyć. I dajmy liczbę 15 dajmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Czyli tą bierzemy. Dobrze, jak dobrze. Ej, dobra, kolejne przejście się otworzyło. Dobra, idziemy dalej, mamy, dobra, kolejne te. Czyli tak, była ta, czyli to jest ta. To musi być ten schemat, nie ma innej opcji. Tak, mamy
mamy dobrze! Jezu, jak ja to przewidziałem, jaki jestem mistrzem! Ej, co jest? O, dobra, otworzyło się jakoś z czasem, dobra. No i, dobra, tu nie ma skrzynek, o co chodzi? Masz szczęście i minutę na to, żeby uciec, inaczej zginiesz. Co? Ja... Co jest grane, co? Ej, dobra, mamy wyjście, mamy wyjście, mamy wyjście! Mogę stąd uciec, mogę stąd uciec, mogę stąd uciec! Dobra, szybko uciekamy, szybko uciekamy! Szybko, 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 szybko! Ja nie mam żadnych rzeczy ze sobą, ale dobra, musimy stąd uciec jakoś. Mam nadzieję, że... Wiecie co? Tam jest takie miejsce, w którym ja mam... jakby są takie łódki. To, co zrobiliśmy z Bzykiem, jak się włamywaliśmy. Mam nadzieję, że tam będzie jakaś łódka na mnie czekać, błagam. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tam jakaś łódka będzie. Jak ja tam nic nie będzie, to ja nie mam jak stąd uciec. Nie mam jak stąd uciec totalnie. Nie ma totalnie innej ucieczki. Ja nie mam... No chyba, że rozwala jakieś... Nie, to są drzewa? Z czego to jest w ogóle zrobione? Nie wiem, z czego to jest zrobione, ale dobra, lecimy tam szybko. Jak dobrze pamiętam, to było tam. Mam minutę tylko. Jak ja za minutę stąd nie odpłynę, to jest po mnie, to jest po mnie. Dobra, czekajcie, szybko tedy przepłyńmy się. No kurczę, nie mam sprinta, co jest? Nie mogę przesprintować coś. Jezu, jaki stres. Dobra, szybko przechodzimy tutaj, bokiem. Proszę, proszę, niech tam będzie jakaś łódka. Błagam, niech tam będzie jakaś łódka. Błagam. Nie mogę wytrzymać, jeżeli tam nie będzie łódki. Uwaga, chwila prawdy. Jest łódka, dobra, mamy farta, dobra, szybko odpływamy. Dobra, udało nam się uciec. Co jest grane? Udało nam się uciec od Lucyfera i z jego zamku, udało się. To jest ten moment, dobra, ja płynę nie do Palionowa, bo on może podejrzewać, że ja właśnie tam będę chciał uciec. Płyniemy w jakąś inną stronę, płyniemy w tamtą stronę. Musimy uciec, chociaż tam możemy, dobra, płyniemy tutaj lekko, przejdziemy przez dżunglę. Ja nie mogę pójść do Palionowa, bo on może teraz pójść mnie szukać właśnie w tamtym miejscu, jeżeli będzie myślał, że ja tam uciekłem. Bo na pewno się zorientuje, że uciekłem, na 100%, więc musimy uciec w takie miejsce, w którym on się nie spodziewa, że ja tam pójdę. Więc po prostu idziemy, co to jest za miejsce? Co to jest, kurde, co jest grane? Ej, o co chodzi? Czy to są jakieś... To są te ruiny, ja tam nie chcę iść, Co jest? Co to było? Co to było? Tu jest, jakie tam są podziemne rzeczy w ogóle, dobra, ja nie chcę tego zwiedzać. Ja chcę po prostu uciec jak najszybciej, więc musimy się gdzieś schować. Bo ja nie mogę tak, kurczę, szybko rozwal tą łódkę, ona się może jeszcze kiedyś nam przydać. Muszę ogarnąć sobie na nowo itemy, nie mam nic, totalnie zaczynam od zera tak jakby. Ale survival mi się trafia teraz w tym momencie. Dobra, musimy się gdzieś tutaj schować i nie wiem, jakieś ogarnąć sobie drewienko czy coś. Czekajcie, może coś ogarniemy. Dobra widzowie, zbieram drewno, musimy ogarnąć sobie jakiekolwiek itemy. Ale dobra, jest, tak się cieszę, że udało nam się uciec, że to jest niesamowite. Biorę to drewno i ogarniamy jakiś podstawowy survival, lecę przed siebie, ogarniemy, może coś znajdziemy, może nie. Mam nadzieję, że tak, ale to, że się nam udało uciec, to już jest naprawdę niesamowity sukces i niesamowicie się cieszę, bo o to nam tak naprawdę chodziło w tym. I teraz musimy ogarnąć podstawowe rzeczy, bo nie mam totalnie nic. Totalnie, jestem zerem tak naprawdę teraz w tym Minecrafcie na nowo i nie mam nic. Mogę sobie ogarnąć jakiegoś psa, nie mam kości. Ale nie, czy tam są znowu jakieś portale i inne jakieś dziwne rzeczy? Nie, błagam. Dlaczego tu wszędzie są jakieś takie dziwne akcje? Dlaczego ja idę w ogóle w inną stronę od Palionowa i ja spotykam znowu jakieś rzeczy, które nie wiadomo czym są w ogóle? Dobra, bierzemy, ogarniamy sobie jakieś podstawowe narzędzie, zbieramy sobie kobla. Ja nie mogę, jaki survival, ja się tego nie spodziewałem totalnie dzisiaj. Dobra widzowie, dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i co waszym zdaniem powinienem w tym momencie zrobić, bo ja serio nie mam pojęcia. Ja powinienem znaleźć sobie chyba teraz jakieś miejsce na osiedlenie się. Wiem na pewno, że nie mogę wrócić na Palionowo, bo na pewno tam będzie mnie szukać Lucifer i Pennywise. Na 100% i będą chcieli mnie znowu złapać, więc nie mogę tam pójść. Najgorsze jest to, że tam właśnie są moi przyjaciele i jest ryzyko, że właśnie im teraz grozi niebezpieczeństwo przez to, że tam może pójść Lucifer i Pennywise właśnie z jakąś armią, czy nie wiem, sami jakoś uzbrojeni i chcieć wszystko, nie wiem, mnie znowu złapać czy coś. Nie wiem co mogą zrobić, ale ogarniamy sobie podstawowe rzeczy. Mamy to. Mamy podstawowe rzeczy i let's go. Jesteśmy gotowi na jakąś, że tak powiem, wyprawę. Zostawiam ten kill off tutaj, żeby ktoś wiedział, że tutaj byłem. Niech ktoś ma znak, że tutaj byłem. Dobra, i teraz pójdźmy gdzieś. Dobra, pójdźmy w stronę tego. Nie wiem, co to jest totalnie. Jeżeli wiecie, co to jest, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja totalnie nie mam pojęcia. Ale nie wiem, czy to jest dobre, żebym tam poszedł, bo tam jest jakaś tabliczka. Ale nie widzę, co tam jest napisane. Ale możemy to ograć. I uwaga. Dom pradziadka Paliona? Co? Co? O co chodzi? Czy ja tam chcę iść? Nie wiem, czy tam chcę iść. Pradziadka Paliona, dom? Nie wiem, nie powinienem chyba tam iść, więc chyba tam nie pójdę. Ogarnijmy sobie żarcie, bo może mi się też przydać, więc tutaj szybko krówka, chodź. O kurde, nie spodziewałem się, że na raz zejdzie. Dobra, chodź. O nie, naprawdę, tylko skórę mi dałaś? A nie, jest mięso, dobra, bardzo dobrze. I teraz tak, ogarnijmy sobie owce jeszcze, żeśmy mieli jakieś łóżko do spania i inne takie podstawowe rzeczy. Survival pełną parą. No kurczę, nie mogę cię uderzyć. Dobra, jest. Ta siekiera jest tak potężna, ja kocham siekierą na początku władać, bo... O kurde, tam jest mnóstwo tych, o kurde, ale się wystraszyłem. Dobra, ogarnijmy sobie, o tu jest węgiel, mogę go zebrać, mogę, błagam. Zbiorę go, bo może się przydać, nie wiadomo kiedy się przyda takie coś. A
Jako, że zaczynam od zera, tak naprawdę nie mam swoich itemów, to dobrze jest się przygotować właśnie na coś takiego i ogarnąć sobie totalne postawy, bo tamte rzeczy ma Lucifer i Pennywise i wątpię, żeby udało mi się odzyskać tamte itemy, więc dobrze jest się przygotować od zera na jakąkolwiek walkę. Dobra, czy ja tutaj mam jakieś żelazo czy coś? Proszę, dajcie mi jakieś żelazo, błagam, nie ma tu nic, naprawdę, czekajcie, jestem w stanie, o, mam przecież te, mam lampy, dobra, to dobrze, bo mamy lampę, dzięki temu możemy tutaj jakkolwiek oświetlić sobie drogę, ale proszę, naprawdę nie ma żadnego żelaza tutaj, o, jest, dobra, jesteśmy uratowani, mamy żelazo, więc będziemy w stanie sobie zrobić jakieś podstawowe narzędzia, no ale ja dalej nie znalazłem jakiegoś miejsca, w którym mógłbym się osadzić, a bardzo bym chciał, przysięgam, chciałbym znaleźć jakieś miejsce, w którym będę mógł się poczuć bezpiecznie, nie ma takiego miejsca teraz na Palionowie, nie, najgorzej, dobra, czekajcie, musimy wyjść z tej kopalni przede wszystkim, bo już tutaj mam żelazo, więc to jest najważniejsze. I teraz próbujmy się dostać do jakiegoś... kurczę, muszę się osiedlić w jakimkolwiek miejscu teraz tak naprawdę. No nie mogę wybrzydzać, więc po prostu ogarnę sobie może... O, tam jest jakaś dżungla czy coś. Nie wiem, czy ja chcę wchodzić do dżungli. Czy tam coś jest? Nie, tam też... Dobra, wiecie co? Robi się noc, więc ja po prostu się wkopię pod ziemię i tutaj na szybko sobie zrobię taki... domek podziemny, że tak to ujmę, bo nie ma sensu teraz wybrzydzać i robić jakiś innych hawir, jak ja nie jestem w stanie teraz nic takiego zrobić, więc po prostu robię szybki tutaj, szybko się tu zamykam i uwaga, tu zamykamy na górze, żeby nikt się nie spodziewał, że tutaj jestem. No i mamy podstawowe miejsce, w którym musimy jakoś na dany moment przetrwać. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, mam nadzieję, że uda nam się wrócić na Palionowo, mam nadzieję, że uda nam się pokonać Pennywise'a i Lucifera, bo to jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim. No a ja wam póki co dziękuję, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.